trenuję, aby stać się najsilniejszym człowiekiem w Roblox i podnosić najcięższe rzeczy, na przykład wulkan. A następnie wykorzystuję siłę, aby pokonać złe potwory, dostać się do kolejnych światów. Co będzie działo się dalej? Oglądajcie. I raz, i dwa, i trzy. Ale się rozwijam, ja jestem potężnie silny. Ha, 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 nikt ode mnie nie jest silniejszy. Ptyś? Cześć, ojcze. Ptyś, dlaczego jesteś tak ogromny? Co jest grane? Czekaj, bo nie słyszę, co tam na dole mówisz, bo chyba tak nie dosłyszałem, wiesz? Jak ty się stałeś taki potężny? Ja jestem słabiakiem. Muszę chyba trenować. Trening, siła. Dobra, staje się mega potężny. Ej, ale zobacz, jaki tutaj jest potężniak. O, ja cię kręcę. On jest większy od ciebie 10-krotnie chyba nawet. Faktycznie, trochę się go boję. Siema, słabiaki. Jestem potężnym gościem, który nie ma sobie równych. Wyciskam na klatę ponad 20 tysięcy kilogramów. A wy ile? No, ja na przykład wyciskam to taki mały tutaj ołówek na przykład. Pdyś, a ty? Wiesz co, ja mnie chyba zmniejszył, bo też jestem taki mały teraz. Czemu teraz też jesteś taki malutki? A, bo tutaj trzeba sprzedawać swoją siłę i za to potem kupować lepsze ciężary. Zobacz, mamy teraz na przykład myszkę do kupienia. Wow, i ta myszka ile nam będzie teraz dawała? A co ja tutaj widzę? Nowy kolorowy zestaw zimowy Voyan Team. Zawiera pięknie wykonaną czapkę z kozackim wzorem, która idealnie będzie na tobie pasowała. Oraz nowy szalik Voyan Team, który na jednej stronie jest niebieski, a na drugiej żółty z napisem Wojanowice. A do tego ma piękny kolorowy wzór. Dzięki temu szalik nigdy ci się nie znudzi. Zestaw jest naprawdę ciepły, idealny na obecną mroźną pogodę. Wyróżnij się z nowym zimowym zestawem Voyan Team. Faktycznie. O, patrz, jak podnoszę myszkę, staje się dużo szybciej taki duży. Ale fajnie. Dobra, sprzedam znowu to wszystko. Zarobiłem 270 końców. To naprawdę dużo. I patrz na to, kupuję kolejno, teraz mamy wodę. Ej, ja też mam, ja mam teraz wiadro. Wiesz, jak teraz szybko się... O, ale rosnę do 360 na sekundę. Co? A ja mam 105 tylko. Ale dobra, będę też tak potężny. O, dostałem teraz nową rangę i robię się naprawdę coraz większy. Co? Ej, będziemy mega duzi. Ale nadal nie do, nawet do kolana mu nie dorastam, temu ziomkowi, nie? Ale więc na razie dorastamy, więc... Takiego jak ja, to nigdy wam się nie uda dogonić. Jestem przepotężny, kto to jest? Ej, ptyś, widziałeś tego? Wow! Tego tęczowego gościa, jaki on jest ogromny! On jest jeszcze większy! On jest jeszcze większy! Ej, dobra! Tamten gościu jest totalnie do zniszczenia, w sensie ten tutaj. Jak patrzyłem na tamtego gościa, to on był milion razy większy od niego, więc damy mu radę! Widzowie, dziś mamy cel stać się największy tutaj na tym serwerze i mam nadzieję, że nam się uda. Kupujemy butelkę, a następnie książkę. I teraz też będę miał wiadro, story. I to wiadro ja podnoszę. Mam teraz krzesło. Ej, a wiesz, do czego jest pięść i ta stopa? Co, my możemy się bić, czy co? Dawaj, chodź na bitkę. Chodź na bitkę, rozwalę cię. Dawaj, chodź. Hop, pali mnie! Na hita zszedłeś! Co tu się stało? Ej, ale dobra, ty mnie rozwaliłeś, a ja tutaj mam jakiegoś innego malutkiego gościa, którego zniszczę. Uwaga! O, zniszczyłem go! Co ty gadasz? Co tu się wydarzyło? Dobra, stary. Ej, co to jest? Empty gems? Dobra, zebrałem King Voyan, zebrałem gemy jakieś. Jakiś, ale tutaj w sumie nie wiem, jak to działa. Jest? O nie! Zaraz mnie pobijesz! Uciekam! Uff! Dobra. I zobacz, teraz ja jestem królem. Zobacz. To se, bądź. Ej, patrz, tutaj jest znowu ten ziomal tęczowy jakiś, ty. Rainbow. Ale on jest ogromny. Dobra, ja gram sobie. Idol. Stary, gram sobie teraz na gitarce. Czekaj. A ja podnoszę krzesło gamingowe. Czyż to ptyś? To jest niesamowite. Ej, to ty możesz, jak będziesz taki silny, to wyjść na podwórko i pokonać wszystkich i będziesz miał dużo więcej siły, bo tu można się dobra. To stary, to ja się w takim razie tutaj będę klepał z ludźmi, patrz. Break me, to jest jakiś zepsuj mnie. Dobra, spróbuję to. Ej, co jest? O, myślałem, że mnie rozwali. Uwaga. Nie, ej, rozwalił mnie! O co tu chodzi? Nie mam tam ej, szans. Ja mnie też rozwalił! Ale tutaj jest ogromny gość jakiś. O co tu chodzi? To zrobił? Dobra, spróbuję to rozwalić. Iś!
Stary, to mu nic nie zadaje. Nic mu dosłownie nie zadaje. O co tutaj chodzi? Jesteś za słaby. No jestem za słaby, naprawdę. To nie ma sensu w takim razie. Ja muszę więcej siły mieć. Dobra. Zatrenować to. Zbieram siłę w takim razie i mam nadzieję, że zarobię tyle, że będę mógł stać się przepotężny. Sprzedaję to wszystko. I co ty teraz masz najsilniejszego? Bo ja na przykład... drewno. No ja ci powiem, ja mam teraz oponę. Co? Oponę? Ej, tu... A nie, kajak, sorry, teraz mam kajak, opona jest następna. Ja też mam kajak. Boże, kajak. A wiesz co, teraz właśnie kupuję tą oponę, którą ty będziesz miał. Elo, już ją mam! Dlaczego ty ją teraz kupujesz, a nie... Jak to zrobiłeś? Czekaj, to jest nie... Bo rozwijam się najszybciej na świecie! Myślisz? Dobra, ja ciebie pobiję, patrz, chodź to. Chodź tu ptyś, chodź tu ptyś! Jestem bezpieczny. Tutaj masz bezpieczne miejsce, ale teraz zobacz. Robię rebirfa chyba pierwszego, uwaga! Tak! Za 2 miliony kupuję go! Rebirfy? Yo, kupiłem go! Patrz to, jaką mam aurę! Nie widzę cię, bo jesteś za mały na mnie. Tak, teraz jestem malutki. Cześć, maluszku. Dobra, ale teraz zobacz, ile będę dostawał. Uwaga! 130 za podnoszenie czegoś takiego? Nie, no to dużo, ja dostaję 8 tysięcy, więc to jest oszukane, nie? No to fajnie, cię szybko rozwijam. Patrzcie na to, kupuję sobie teraz myszkę, wodę, piłkę. Znacznie szybciej kupuję te wszystkie rzeczy. O, buy all klikam. I teraz co będę podnosił? O, wiadro! 3000 już mam siły! Rób rebirfa, to jest bardzo ważne, stary! O, no, jazda. A ile muszę mieć na rebirfa? 2 miliony? 2 miliony, tak! Dużo! A wiesz co, co jest najgorsze? Co? Co jest najgorsze? Że wydałem wszystkie robuxy! Nie! Patrz, kolejne jest za 150 milionów i będzie mi dawało razy 40 zwiększenie siły! Co? Dobra, teraz podnoszę, wiesz co? Motocykl! Ha, ha, ha! Jak to? I wiesz co? Idę sprawdzić, czy teraz rozwalę to tutaj szkło, które wcześniej mi przeszkadzało i nie mogłem go zniszczyć. Uwaga! Dobra. O, próbuję. Nie mogę go... No przestań! Dobra, wiesz co? Zemszczę się na tobie jeszcze, gościu, i będziesz zniszczony. Mam już gościa, którego będę chciał rozwalić na pewno. Na 100% go zniszczę. Zobaczysz, ptychol. Okej. Okay. O, dobra. Ja zrobiłem pierwszego rebirfa teraz dopiero. Tak! Ej, to i tak bardzo dobrze, stary. No. Ej, ja podnoszę flagę i dostaję 1-3 miliona. Hehehe. Był. Ej, dobra, patrz! Mogę zrobić rebirfa kolejnego, patrz. Elo! Uwaga, aura kolejna. Ja! Mam teraz ognistą aurę! Ej, który to już pecik twój? Zbagowało mi się. To pecik? Nie, nie mam pecika, stary, mam nie, drugiego rebirfa. Drugi rebirf! O, dostaję 800 siły! Jak szybko się rozwijam! Sprzedaję. Co? I teraz kupuję wszystko, patrz. Iś? Ej, co jest? Ja w sekundę się tak rozwijam potężnie. Ej, serio, to jest za mocne. Zaraz prześcignę tego typka tutaj. A na początku byłem tak mały. Patrz, sprzedaję znowu. I... czekaj, nie mogę... O, dobra, sprzedałem. Mam 8 milionów. Jak myślisz, co mogę za to kupić? Hydrant! 8 milionów? O, hydrant, to jest bardzo dobry kup. Za 8 milionów, co nie? Okej. Okay. No. Mam już... O, ile siły! 50 milionów, 60 milionów sprzedaję. I kupuję kolejną rzecz. Za 5 miliardów mam kolejnego rebirfa, stary. Myślisz, że uda mi się go zdobyć? Myślę, że tak, na pewno. Dobra, to staje się potężniacki. I słuchaj, idę spróbować znowu przedostać się do kolejnego świata, bo wcześniej mi nie wyszło. Uwaga, iść! Iść! No co i jest? Co? Udaje ci się, czy nie? No nie, no i cały czas ten jeden typek mnie rozwala, no. On ci nie pozwala tam przejść w ogóle. O, zniszczyłem go, dobrze. Co to? Ej, ale tego nie mogę pokonać. 4000 klejnotów dostałem! Skąd? Co? Ale dużo, ptychol! Jesteś teraz mega silny! Czekaj, zobaczę! Lol, ptychol, co on znowu? Co ja teraz będę podnosił? G-Wagona! Patrz! G-Wagon! Ej, faktycznie! G-Wagon! Ale moc! Ale moc! A co to tutaj jest za świat na przykład? Mogę tutaj się dostać? Dzień dobry. To jest dla VIP-u chyba, nie? Czy nie? O co chodzi? Właśnie, o... Czekaj, idę tu, chodź! Stary? O co chodzi? To jest walka? No, czekaj, jeden... Ej, co? Czy my jesteśmy? Ej, chyba cię pokonałem, ptykol! Nie! Co? Nie, co to jest? Czekajcie...
Czekaj, gdzie my, chodź, gdzie my jesteśmy, Toid? Jesteśmy w jakimś innym świecie, halo? Co to jest? Ej, to są, zobacz, robuxy na ziemi leżą. Aaaa, i tutaj można chyba za robuxy, ten, płacić robuxami. Czekaj. Sprzedawać za robuxy? Stary, mogę, możesz kupić moją koszulkę za 50 robuxy. Mogę to kupić? Kupię to. Czekaj, kupuję to. Dostanę robuxy dzięki temu. O co to chodzi? Ja kupiłem. O, czekaj, jest jakiś lag. Kupiłem. O, Ptyś, dzięki, Ptychol. Dobra, jesteśmy z powrotem w tym świecie. I Ptychol, myślę, że mogę już zrobić kolejnego rebirfa, wiesz? Ło, dobra, dobra, to rób rebirfa. Robię za 5 miliardów. Ło, potężniacki rebirf, najsilniejszy na świecie. Let's go, dobra. Let's weźmy. Go, dalej to jest. Ale czy leci to fajnie? Wyposażmy sobie to i sprawdźmy, ile teraz będziemy dostawać za podnoszenie. 2000, czyli dużo więcej! O to chodzi! Nice. Ale moc, ale moc! Sprzedaję to i szybciutko się rozwijam. Muszę kupić lepsze jeszcze rzeczy. Jo, już mam łóżko od razu. Jo, milion dostaję prawie za jedno podniesienie. Jest naprawdę siła. No. Ej, to skąd? Ej, poczekaj, bo ty kupujesz za robuxy, tak? Tam ci tak dobrze idzie, tak? No, to znaczy ja tak po prostu dobry jestem. Nie, no nie mów tak, mój potem smuto, że jestem słaby. Ja tak po prostu jestem super dobry, że tak mi idzie. No dobra, dobra, niech ci będzie, jesteś mega dobry, bla, bla, bla. Ej, ale wiesz co? Ja bym kupił sobie tutaj gemy na przykład. O, za 30 tysięcy! Ten gemów dostaję, za 50 robuxów, biorę to. Tylko? Okay. I no to są moje robuxy, ja kupiłem koszulkę. No właśnie w sumie. Ej, patrz, i kupuję teraz aurę, jedną, drugą. Trzecia jest za 50 tysięcy, tyle aż nie mam. Ale czekajcie, gdybym sobie zapłacił i kupił sobie na przykład milion robuxów, co wy na to, widzowie, kupujemy milion milion gemów kupujemy. I teraz będę miał najlepszą aurę pewnie na świecie, uwaga. Aura, tak, teraz ta, 125 tysięcy, 250, za 500 tysięcy kupuję aurę, equip ją klikam i co? Patrz! Jak wyglądasz? Jo, dostaję tak dużo, zobacz to, co ej, jest! To musisz teraz dużo siły mieć i spróbować się przedostać do kolejnego świata, jestem ciekaw, czy dasz radę w końcu. No błagam, no musi mi się w końcu udać, ile można, co nie? No właśnie, wiesz, tyle czasu już to tutaj próbujesz przedostać, to się nie dajesz rady. Iś, ale podnoszę teraz ciężkie rzeczy! No! Stary, nic mi póki co nie idzie. Ja nie wiem, ile tam trzeba mieć mocy na pewno. Ej, znowu mnie rozwalił na hita. Jak on to zrobił? Okej. I podnoszę teraz. Jacht normalnie podnoszę, stary. Co ty gadasz? Jeszcze autoklikera sobie tutaj kupię, żeby automatycznie mi się podnosiło. Nie wiem, co daje VIP, ale też kupię VIPa. No, stary, VIP to ja nie wiem, czy mi jakoś dużo dało, ale przynajmniej automatycznie podnoszę. Daje, że nie. Ja wiem, co ci nie, wiem, co ci nie dał, nie dał ci robuxów, bo ci zabrał robuxy. No, to pewnie tak, robuxów to już dziś nie mam. Duże. Ej, mogę zrobić rebirfa kolejnego, robię! Elo! Okej, okay, i equip klikam, i patrz. I teraz, uwaga, jak stanę się potężny, stanę się potężny? Tak! W chwilę stałem się od razu przepotężny. Chcę teraz sprzedać i znowu wszyściutko od nowa. Ty, no nie wierzę, że tyle rebirfów my robimy, non stop. Dobra. Ej, odkryłem coś, co chyba zniszczyło grę. Co zniszczyło gry? Jak to się stało? Ale musisz być mega mały. Sprzedaj wszystko, muszę ci to pokazać, żeby uciec przed tamtym gostkiem. O, rozwalił mnie, ale dobra. No, dobra. Co się stało? Że musimy uciec. Słuchaj, tam jest takie specjalne miejsce, gdzie się dostaje mega dużo siły. I tu jest jakieś eventowe halloweenowe. Musisz iść na lewo do samego końca mapy w rogu. Do rogu? A, widzę to. LOL. Ja tu dostawałem po 500 tysięcy, w których miejscach jak gdzieś wchodziłem, ale nie pamiętam gdzie, kurczę. LOL, dobra, jestem, wszedłem tutaj, ale jest... stary. O, to jest do tu? Tych grobów, do tych grobów, do tych grobów, zobacz. Co, tutaj? Tak, czekaj. Wchodzę do tych grobów. 2,4 miliona dostaję. O, 24 miliona teraz nagle dostaję. Widzisz? Ej, no ten ziomal mnie cały czas niszczy, ja już go mam dość, no. Jak go zniszczyć? Ale 10 razy więcej dostajesz chyba w tamtym miejscu, jak podnosisz. Muszę to spróbować, ale stary, najpierw muszę stać się przepotężny, żeby go rozwalić w końcu tego gagatka tutaj. Gagatko, gagatko, nie ma tutaj tak łatwo. O, ty faktycznie dostaję więcej. Po kilka miliardów nawet. Ej, ja. I to się opłaca, bo szybko wtedy nabędziesz mocy i będziesz mógł szybko przejść do następnego świata. Tak, 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 dobra, nabijam sobie w takim razie. Stary, zauważyłem, że zaczynam powoli robić mały damage tego miejsca. Ej. Tak. A wiesz, co ci jeszcze powiem? Nad tobą zmienił się kolorniku, bo teraz jesteś Kronos, Kronos, widzę, bo mam 1 trylion. I wiesz co?
Ale zarobiłem hajsu, dobra, ja stary robię kolejnego rebirfa, on będzie mi dawał znacznie więcej. O, cię kręcę, zrobiłem, dobra, kolejne jest za 79 trylionów. Ja to na pewno zdobędę szybciutko, bo stary, naprawdę, przy takim obecnym tempie rozwijania się, to jest na luzie do zrobienia. 8 trylionów i teraz będę podnosił jakiś okręt wojenny, czaisz? Czekaj, muszę to zobaczyć. Ej, jakiś taki malutki jest, myślałem, że będzie większy. Ale i tak, stary, ej, w to miejsce jest naprawdę kozackie. Dostaję po 300 miliardów, jak w odpowiedni tutaj właśnie jakby grób wejdę. No to wiesz co, to chodzi o te łapki. Jak te łapki tak wystają, to musisz chyba w nie wchodzić. Tak, tak, właśnie widzę, teraz też tutaj, o, prawie mi się udało. Tak, właśnie, teraz mam 6 trylionów, więc może uda mi się to rozwalić, uwaga. Robię jakiś damage. O, patrz, dostałem się, nie wierzę. Co? W końcu udało mi się. I nice, i mogę teraz tutaj, ale dużo teraz tutaj nabijam. Tutaj jest razy 2, nice. I czekaj, czy ja go rozwalę? Nie, a, nadal mnie rozwala na hita, ale już jest bliżej, widzowie. On pewnie jest w szoku, co? O lol, mam 72 tryliony kaski, więc zaraz tutaj będzie można zrobić rebirfa. No, pięknie, gratulacje, Tojciek. Powiem ci, że pierwszy raz ci kibicuję w tej grze. A, no dobra, to dziękuję. Ej, wiesz co, kupię sobie buścika. Razy dwa jeszcze końce dodatkowo, bo nie wiedziałem, że tu jest na godzinkę. No to co, na godzinkę będę jeszcze silniejszy i szybszy. Sprzedaję to w takim razie. I teraz dostałem, o, 100 trylionów mam, więc robię kolejnego rebirfa. I w końcu będę tak silny jak oni. Na pewno się to w końcu uda. Okej. Ja nie mogę, jak tu się szybko teraz rozwijam. Nie no, nie mogę się doczekać rozwalić tego typka, który nas cały czas, wiesz, rozwalał, co nie? No, prawda, no. On naprawdę cały czas, to chwilę, wszędzie gdzieś poszliśmy, on chciał nas rozwalić, to było takie niefajne. Tak, ej, a pamiętasz tego typka, co na początku odcinka był większy od nas? Już prawie jestem tak duży jak on, ale on i tak jest ogromny, trzeba mu to przyznać. Ale spoko, zaraz to się zmieni. Zbieram tutaj jeszcze więcej mocy. Teraz będę czołg podnosił i w końcu go przegonię. Ty, no patrz, już mu do klaty sięgam, więc jest moc. No, nieźle, naprawdę. Jeszcze naprawdę chwilka i będzie moc, będzie większa moc od niego. On sobie tego nawet nie wyobraża. O, jeszcze tutaj sobie pozbieram. Tutaj, tutaj znacznie szybciej się zbiera faktycznie w tym Halloweenowym świecie. Okej, sprzedaję. Wow, i sprzedałem, dostałem 200 trylionów. Co? O ja. No, stary dom teraz podnoszę. Jak? Ale czekaj, jak to dom? Dom? I faktycznie. Tak, widzisz to? Ja! No. O, ale ten ogromny jest i zobacz, jaki jest większy ode mnie. Pa. No, i stary, mam nową rangę teraz. Góra. Ej, jest i góra. No. Nigdy mnie nie rozwalisz. Ha, jestem najsilniejszy na świecie. Nie masz w ogóle szans. Przecież jak ja do niego tutaj podbijam, to patrz. Elo, dostajesz strzały. O, cię kręcę, patrz, zabieram mu chyba już powoli więcej. Ale jeszcze poczekam. Wiesz czemu? Ja chcę go na hita rozwalić, tak jak on mnie rozwalał. I się pewnie gościu zdziwi mocno. Kupiłem teraz jakąś... Co to jest? Jakaś bomba tutaj. Czaisz? Dostałem jakąś bombę. Jaką bombę? Co? No, będę mógł ją teraz podnosić i uwaga, ile dostaję z tą bombą? Ej, faktycznie! O ja, dobra! Sto, ty gadasz! Ty, teraz, ale będę dostawał, ty, coś czuję. O ja, mam QA! Pierwszy raz takie moce, czaisz? Patrz na to, rozwalam tego bossa! Z tego świata, będzie rozwalony za chwilę! Ale to się w końcu udało, ale długo to trwało. Uwaga! I już jest! Okej, 1000 gemów dostałem za niego. Ale 1000 gemów? Tak, i został pokonany. To się nie opłacało, 1000 gemów. No w sumie tak, za długo go biłem, to się kompletnie nie opłacało. Ej, ale patrz, mogę teraz co, zmienić się w niego na przykład? Chyba tak, ale po co, stary, jak ja tutaj pa, elo. Wszyscy na Tojta, bijemy cię. Tak, na Tojta, proszę mnie zostać. A patrz, oni mnie naprawdę biją, dobra, patrz to. Ej, dostałem. Wszystkich teraz tutaj rozwalam. O co tu chodzi? Dobra, czekaj, czekaj, tego tutaj jeszcze rozwalę. Jeszcze ciebie tutaj. Nie macie szans. Jeszcze tego. No, no, nie mogę go rozwalić. Co tu się dzieje? Dobra, sprzedam to. Ile dostaję teraz? Uwaga. O, ja cię kręcę. 270 QA, to mogę już zrobić kolejnego rebirfa, lol. Który to już jest rebirf? Ile tych rebirfów w ogóle jest łącznie? Dużo chyba, nie? Oh my god, ale ich jest dużo, tak.
Jest strasznie dużo, tak, ktoś wymyślił. Tak. Ja nie wiem, stary, ja jestem gdzieś dopiero na początku tej drabiny wspinania się do pokonania innych. Przecież to jest niemożliwe, żeby stary tak daleko zajść, nie? Jak oni to zrobili. Naprawdę, nie wiem. Ej, dobra, trzeba przyznać, osoby, które grają tutaj, to są naprawdę koksami, żeby tak dużo poświęcać i grać tutaj, żeby właśnie wbijać jak najwięcej, na jak największe levele, to jest niesamowite po prostu. Dobra, no patrzcie, no przecież na przykład my tutaj, pa, elo, wbijamy, odbieramy sobie tutaj rzeczy, o, całkiem sporo odbieramy, sprzedajemy i robimy tak już cały czas na wszystkich boostach łącznie razem wziętych, a na przykład jest taka osoba w ostatnim świecie i ona tam jest naprawdę, ledwo ją tam widzę, nie da się jej zauważyć gołym okiem. Widzisz ten młot z daleko? Tak, tak, tam jest gdzieś taki właśnie młot, stary, wygląda strasznie. Ale... Ej, a co jeśli to jest admin? Nie, to ja z nim nie mam szans w takim razie. Jeśli to jest naprawdę prawdziwy admin, to ja z nim nie mam szans. Ale słuchajcie, szansę mam na przykład tutaj, patrzcie, mogę próbować. Ej, czekaj, czy ten gościu chce mnie rozwalić? Ej, wiesz, że pokonałeś przypadkowo, bo stałem ci pod stopą? A, sorry. Ale tego właśnie miałem rozwalić, rozwaliłem go. A gdzie jest ten gość, który mi cały czas przeszkadzał, bo mnie wtedy denerwował? O, patrz, ej, patrz, jestem prawie tak samo duży jak on! LOL! Ty, to przecież to się w końcu udało, nie wierzę w to! Dobra. No, brawo! Teraz będę musiał mieć 12 QI jakieś nowe, co jest? O, podnoszę stary całą górę! A ile to jeszcze jest rzeczy do podnoszenia? Ile ich jest? Ja nie mogę! Nie, ta gra jest bez końca! Gdyby się chciało, można byłoby w nią grać naprawdę latami chyba, co nie? O, naprawdę! Jest nie do przejścia. Chyba, że spróbuję przedostać się do kolejnego świata, przynajmniej sprawdzić, czy się jeszcze da. O, tego tylko rozwalę, uwaga! Jest! Rozwaliłem go, nara! I uwaga! O! Ty! Mogę próbować się przedostawać do kolejnego świata! Czekaj, próbuję. O! Ty! Uda mi się! Tak mi się wydaje, kolejny świat rozwalić. Nice, dalej, szybko. Ale to, nie, mam jeszcze za mało mocy. Jakbym tak walił cały czas tą ścianę, to może by mi się udało, ale... O! Dostałem Unreal jakąś rangę. I teraz mam 130 QA. Co to za liczby? Co to za liczba? No dosłownie, nie? O co tutaj chodzi? Jakby, ja nie rozumiem, ja już mam 209 jakieś QA, sprzedaję to, mam 3 QI, co to za liczby? Kupiłem wulkan, stary, podnoszę wulkan, czy ty to widzisz w ogóle? O co tutaj chodzi? Ej, czekaj, to jest ten typ, który mnie na początku denerwował cały czas, chodź to, znalazłem go, znalazłem go, chodź to, teraz ciebie będę niszczył. Czeka cwaniaczek teraz. A no, zobacz, o ty cwaniaku. Już jesteśmy silniejsi od niego, ty on coś pisze? Nie pisze. Nie pisze, maszyłem. Teraz ciekawe jak ci jest, głupio pewnie mu normalnie. No na pewno mu głupio. Ale go niszczymy na luzie, na łatwiutko go tak niszczymy. A on nas wcześniej tak jednym hitem cały czas. Teraz my go jednym hitem będziemy cały czas trollować. Nie może się stąd ruszyć, stary. Nie puszczę go tutaj, gdzie? On tutaj gdzieś lata, lata tutaj gdzieś, patrz. Idę po niego, chodź to. Chodź to. Daj. Jest, rozwaliłem go! Rozwaliłem go! Udało się! Oj, stary, przedostałem się do kolejnego świata, nice! Ale fajnie, jestem w kolejnym świecie i słuchajcie, tutaj też całkiem nieźle nam idzie, no. A co to jest? Gemy tutaj można zdobywać, nice! A ten ziomal co? On tutaj nawet niech nie próbuje się tutaj dostać. O, tego ziomala rozwalę. Nie, na tego zioma nie mam szans. Ej, chociaż patrz, rozwalam go troszeczkę. Dasz, dożadę. Ty, to w sumie jakbym postarał się, to bym mógł przejść do kolejnego świata. Tam, gdzie jest ten młot. Tam, gdzie jest ten młot, jest ten najlepszy boss, który jest nie do pokonania. Nie wiem, czy by mi się udało, widzowie, tak szczerze. Ale, no, jakbym może grał latami w to, to w końcu by mi się udało, kto wie. Na pewno niewiele mi brakuje do kolejnego rebirfa. Ej, patrz, znowu to lata. Idę go rozwalić. Chodź tu, nie uciekaj! Yes, rozwaliłem go! Mam rangę angry. No tak, bo jestem angry na niego za to, że ciągle... Angry, właśnie. Tak, rozwalał mnie cały czas, więc jestem angry, no proste, nie? I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.